4. 3. Kurwa! Iść fome! O, skurwesyn! Siemaneczko, jestem Radek z kanału Radecz i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Skyblock i dzisiaj ze mną jest oczywiście... Maniutek, dzień dobry. No, to jest taki szwagier pospolity. I co, skończymy na ostatnio-latnym, że taki zrobimy sobie mostek, trzeba będzie to rozbudowywać, żeby potem wykopać te rudy i wszystko. I widać, że wam się trochę spodobał ten odcinek, więc nagrywamy od razu drugi, tylko żeby to zobaczycie tak gdzieś tydzień po tamtym, no nie? Żeby to było w miarę, tak, w miarę, no. Czekajcie, sobie to światło poprawię. Dobrze. Dobra, i tak. Co? Teraz tak sobie myślę, że... Pasuje tą farmę, i w ogóle zrobiłeś źródełko? W sumie źródełko jest. No jest, znaczy tak, takie podłużne. No bo jestem. I teraz tak, tak myślę... Zagiruj. Nie, że... Pasuje tą farmę przenieść, bo to tak kurde tak chujowo w centrum. Wiesz co, ja mam plan. No, tak, tutaj tak będzie na wspólne, tak? Co? To będzie wspólne ten środek cały. Tak, to środek będzie wspólny, moje na dole piętro, bo ja tam no, będę robił taki... Wydłupić tutaj taki dupny chodnik do końca. I od tamtym zacząć robić farmę. Ale z bruku? No, z bruku mówię. Z czego? Dobra. I tak też pomyślałem, że jeśli będę na przykład potrzebował właśnie... ty czekaj, ukośnik surowce. Surowce. Co tam jest ten stoł, nic tego stoła. Teraz tak, powrót na spawn, dobra. Środek by zrobić drewno. Idź na wartatka. Czekaj, wiem, ale tutaj kamienne bloki. Kamienne bloki, co to jest kamienny blok, to? Mi się wydaje, że ten, że drewno będzie lepiej. I szybciej. O tak, bo ty może wiesz, wytniesz drewno całego i masz, no nie? No i w sumie to... To zostaw tam to, tylko że tak bardziej zrób tak, ten, wiesz... To do niej... Kop stoniarkę, no nie? Czy jak to się tam nazywa? Po prostu to jakoś ten, bo w sumie to nam tu niepotrzebne, bo jeśli tu kopiesz, no nie? To ci, wiesz, to tak się jak wylatuje, a to szybciej jest niż tu cię, niż tu na wyspie, no nie? I pokażę ci to windę tak oceny, ten nie wiem. No i exp ten. Też leci z tego, więc się bardziej opata kopać, no nie? No. Dobra, no to my sobie tu pogadamy, ja teraz to przyspieszam, ukopię tak z 3 stagi i wrócimy do was, więc ze 2. Lecisz sobie tylko, wiesz, i nie w tym, a nie z przepychanka, ten się wywróci i odadzwał, stary. Bez sensu. Dobra. Jesteśmy już. I co, no i nakupiłem trochę, postanowiłem kopać, aż mi się zniszczy, kilowi mi się zniszczył. Już ma 2 stagi i 18. No i moim zdaniem to jest w ogóle bardziej opłacalne, bo się szybciej kopie. Niż na tej kopstroniarce naszej. I kopię się różne rzeczy. Ja idę ten na warta, tak. Dobra. Dobra, teraz sobie wezmę sobie ten kamienny kilof, który jest zniszczony już. I tak, to dobra, to co, to... Z dębowego. Co? Z dębowego. Tak, bo dębowe praktycznie to wszystkie opasuje.
A ten, to jest takie jakby czarny, jak czarny kolor w ubraniach. A teraz tak, to ja budowę na dole tu, czy co? No bo... Ty po co zbierasz to drewno? No ja sobie zrobię wyspę tam, pizdu wysoko. A, to po to ci drewno, żeby budować wyspę, a ja mam w bruku robić mocna farmę, czy jak? Znaczy to możemy zaraz zrobić razem, ty na razie tam co masz tam u siebie zrobić. Dobra. Poczynę mi wiaderko. Jest w czym coś. Wiem, wiem. Ja potem to połączymy oczywiście, jak mówiliśmy, tymi takimi mostami już raz. Jeśli ktoś nie wiedział o stanie odcinka, no to tam macie adnotację do tego odcinka. Nie macie miniaturkę, nie adnotację. No i wbijajcie i oglądajcie. Kurwa stary, jak mnie... Jak mi gardło tak dziwnie. Kardziołko cię... O, słyszeć, ta woda jest zbugowana. No dobra, już się odbugowała. Kurde, ja mnie denerwuję coś takiego. Ale to ja sobie się reaguję na... Ugrubnie. No nie, ale powiem ci, że te pluginy na tym GC2 właśnie, nie wiem czy na innej, ale ty, ja tylko tu gram na skebryku. Ale to jest tak, że mi się wydaje, że one są długo, dużo zbugowane właśnie. Na przykład te drzewa, one są z moim zdaniem zbugowane w tym. Fuck. Bym się... Mój brat co chwilę, halo, halo, kopta ci mam. Potem w kopie w tą wyspę znajdź, może znaleźć jakieś surowce, może się uda. Ale co? Masz o wyspę się kopie. Ale przecież tu jest pizduch surowców. Masz złoto, żelazo. No ale może się tu zobaczy. Ale... no, dobra. One tak nawaliły śniegu sobie. Dzisiaj organista by nie wyjechał do mnie, tylko zrobię prezent. Co? Organista dzisiaj chciał jechać do mnie, ale nie doszedł. Czemu? Skończył robić. Pierwszy. Kto go wyciągał? Co? Kto go wyciągał? Nie no, był tam jakiś koleś. Dripem jechał. Tego wytargał tamto. No w sumie jeśli nie wiecie, to macie... Ktoś wysoko mieszka i dlatego niego zesują. Chociaż mnie też, że strąci śniegu, ale mniej od ciebie. Czuję jak na gubałówce. No. A jeśli nie wiesz, co to gubałówka, to twoje życie... Ktoś utknął nade mną. Co? Ktoś utknął nade mną. Kiedy? Tak. No pierwszy. Okej. No ja nie wiem, że po prostu lipę. Wbije mi do pokoju za chwilę. Zima. Dobra, solki za przerwę, ale coś mi wypadło. Bardzo ważnego. Bez tego żyć się nie da, więc... aż odczuwam to do teraz. Żeby tak nie, dlatego nie robił. Nie. Ja sobie tutaj po prostu zrobię takie w bruku podłogę, ja sobie zrobię coś takiego jakby taką, no nie wiem co w sumie, coś takiego wymyślę fajnie. Einen Zellen, to są 3 staki drzewa. A ile masz? Stak 40, no stak 50. Dobra, dobry pani. W ogóle teraz chyba się będę sprzerzucał z Bandicama na Axiona. Taki program, bo mi się wydaje, że on jest lepszy. I fajnie, bo też pokazuje, ile się nagrywa, no nie? Tu Bandicam nie pokazuje, tak w ciemno muszę ścierać. No ale w sumie to się na wmontowanie nadrabia. Sztopę. Wiem, ale zapomniałam właśnie cały czas tutaj, żeby to włączać. Bo to jest bardzo fajny pomysł, bo Bandicam jest ogólnie dobrym programem. Nie narzekam na niego. No. Oczywiście ja mówiłem, że brat mi bije do pokoju i mi bił, ale nie zdążyłem zatrzymać, ale potem zatrzymałem. No.
i fajnie, no nie? Potwory znajdzie się na Warp Dungeon. Znaczy mi się pasuje nagrać coś, coś, bo mam czas, to wiesz, bo w tygodniu zbytnio nie nagrywam, to na czasie uczyć. Już nie te czasy, co się chodźcie, nie wiem, czy ten dzień nie chodźcie. Żeby też... Drugi odcinek, bo nagrywam zawsze o tej porze, jest teraz, nie wiem czy widzicie, 20:20. Wczoraj było 21:00 coś. Oczywiście musieli mówić do pokoju. Czyli że jak mówili do pokoju, to odcinek się przyjmie. Taka wróżba. Sophie fuckers. Dobra, zrobimy sobie coś takiego, że po prostu... Zmieniamy czas nagrywania. Ale stary, jak ten odcinek się przyjmie, to znaczy, że jak twoja mama cię bije do pokoju, to odcinek jest to odcinek się przyjmuje. Ale nie no, trzeba to zmienić, bo tak wieczorami też inaczej nagrywa, tylko że w połowie to czasami nie ma czasu. Albo będę się zamykał. Co? Albo się zamknę w pokoju. Nie, no tak się nie robi. Czego się nie robię dla sławy? Dla sławy YouTube'a. Dokładnie. My friend. Tylko i mamo, ja to zarobię. Dobra, mamy tu taką platformę trochę powiększoną i teraz co? Myślę, żeby zrobić tak, że tu będę miał swój magazyn, no nie? Nie mówię to do ciebie, tylko do widzów. No nie, będę tu miał magazyn, a tutaj zrobię platformę i jedne to duże drzewo, no nie? Mnie się wydawało, że to dużo niżej zrobię. Nie, ja tylko ja chcę pod tym, bo ja nie chcę niżej, bo... Chcę mieć w miarę tak na równi z innymi. Żeby nie być na samym dnie. Styknie 12 ptaków desek. Ty, a mamy sezonkę tropikalnego w ogóle? No. Teraz trzeba obejrzeć. Chodź, poszerzyć o jedno. Chyba ze złej strony, żebym to zrobił, ale zobaczmy. Tak. Cztery. Trzy. Kurwa! I schomę! O, skurwesyn! Głupi to ma zawsze szczęście. Ja pierdolę! Zjebałem się stary, że sobie schowę. O, skurwesyn! Dosłownie czy w przenośni? W przenośni oczywiście. O, ja pierdolę. Tak, teraz tak. Będziemy coś z desek robić na dole? Znaczy nie. Księżyc chodzi na dół. Nas potrzebuje cztery ziemi, które mamy i cztery sadzonki, której prawdopodobnie nie mamy. Mamy sadzonkę ciemnego dębu, akacji. Ziemię mamy, to sobie wezmę. Cztery. Mamy jedną tropikalną sadzonkę. Czekaj. Klep. Dobra. Menu. Dasta. Dobra, mamy cztery sadzonki. O-o. Das is home. I co ty teraz chciałeś? Poszukaj na chwilę. Zaszukaj. Szukaj. Kuźwa, wziąłem ziemię i ją sprzedałem. Brawo ty, brawo ja.
Marcel to kolega. Ale mnie już dupa boli. No bo oczywiście od krzesła, tak? Dobra, i to będziemy już powoli kończyli, bo to już będzie trochę. A i wiesz co, Marcel, my sobie będziemy grali poza odcinkiem. Na tym, bo to wiesz, to by za dużo było w sumie, to gdyby tak 20 około minut, to my mało robimy, no nie? O kurwa, odcinka. A, to bym zjebał się. I co jest z niej? Już? Kurde, mi to woda leci. Już ci powiem. Haha, tu i ma, czyli jak ty. Boże chuj. O, dawaj tropikalne, dawaj tropikalne. Tropikalnego. Wiem, bo patrzę. Jadę. To od razu dawaj je do skrzynki, bo tropikalne się dużo bardzo przyda. Dobra. Prowizorka. A nie ma kości na przykład? Chyba. Nie. Nie ma kości. Ale za to może bym sprzedał trochę bruku i bym może kupił te kości. Warp. Albo nie. Menuk. Fajnie, bo można kupować na przykład na wyspie. Wpiszesz menu. Uwaga, muszę się rozłożyć. Co to miało dziecko znaczyć? Patrzcie, sprawdźcie jak ta winda działa. Ale fajnie, że mam przyjdzie jak fajnie, fajnie. Popatrz, popatrz. Czekaj, teraz tak. Barwniki, to pewnie tu będzie mączka kosna i dokładnie jest mączka kosna. Mogę 10 mączki kosnej kupić? Nie ma, ale mogę za to kupić 6. Chyba jedynie, nawet nie wiem. A tu? Ty, drzewo mi wyrosło! Bez mączki. Wow. Tak można? O skurwysyn. Chodź tu. Gdzie? Chodź. No? Pokor łapę. I kliknij prawą tą tabliczkę. Tylko stój na desce. Ty wyjebane. A to dość tak. Ja trzeba pójdę. A mam drzewo! Uhuhu. Ja tu przechodzę. Dobra, i to dupne wyrosło. Dobra. To następne to zrobię już sobie tam, będę taką miał hał pensję. A tutaj będę miał magaz. Dobra. Tylko wiesz, że od tego, od tej góry, co wiesz, tam też chyba będę już sadził drzewa, no ja? No. Dobra. To chyba bym wyżej zejść tu. Bo trzeba się pożegnać przecież. Chodź tu. Dobra. No. No to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnij o łapce w górze. Skomentować film, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Marcel, pożegnaj się. No cze. Ja też się z Wami żegnam. Na ryczyć i hej.